Dobry wieczór Państwu. Za dwa dni uroczystość Wszystkich Świętych, a potem Dzień Zaduszny. Są jednak wśród nas tacy, którzy do dziś nie wiedzą, gdzie spoczywają ich rodziny. Dlatego program ten poświęcamy Polakom, ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na terenach II Rzeczpospolitej. Wśród zbrodni XX wieku ta jest wyjątkowa. Po pierwsze, ze względu na okrucieństwo tych mordów. Po drugie, choćby dlatego, że zabijano tylko za przynależność narodową i wyznaniową. Po trzecie, wobec skali tej zbrodni i znikoma obecność w polskiej pamięci zbiorowej. Wobec przemilczenia, które towarzyszy tej zbrodni, dziś naprawdę o tym warto rozmawiać. Witam w studio gości, świadków oraz tych, którzy walczą o pamięć ofiar. A więc przypomnijmy, w latach II wojny światowej w czterech południowo-wschodnich województwach II Rzeczpospolitej, tam gdzie Polacy stanowili mniejszość, doszło do bestialskich pogromów. A z rąk nacjonalistów ukraińskich zginęło, jak się szacuje, od 120 do 200 tysięcy, a może nawet więcej Polaków. A oto opowieść tych, którzy ocaleli cudem. Łomot do okna i kazano wstawać. Więc pozrywano nas na równe nogi. Kazano wyjść przed dom. Ustawili tata, mama, ja i brat. Czteroletni. Zaczęli strzelać. To miałam to szczęście, tak jak już niejednokrotnie mówiłam, że powiedzmy nie poubrąbywali nam głów, nie cieli nas piłami, jak to się działo na Wołyniu, tylko strzelali z karabinu. Było ich dwóch albo trzech. Jak uprzytomniłam, otworzyłam oczy, zobaczyłam olbrzymią ujmę. To dla małego dziecka to było coś okropnego, tym bardziej, że pierwszy raz w życiu coś podobnego widziałam. Bałam się ruszyć z tego miejsca, ale musiałam wyczołgać się spośród zabitych rodziców, na których też już się wszystko paliło, ubranie. I spod tego brata. Po to tylko, żeby pójść i ugasić sobie na sobie ubranie. Na tyle byłam mądra. Proszę mi wierzyć, że przez długie lata, to ja krew swojej najprawdopodobniej mamy, bo ona przy mnie stała, ja czułam na rękach. Dużo dzieci polskich uciekło i przychodzili banderowcy. W każdym bądź razie polowali jak gdyby na te dzieci, kiedy one po całym dniu spłakane, głodne, gdzieś tam trzymały się blisko domów i usypiały. To wtedy szli świtem i cieszyli się, bo wracali. Jak się tam spotkali, to mówi, że on jedno laszątko zabił, a ten mówi, oj, a ja dzisiaj nic mi się nie udało. I tak te dzieci wymordowali. I jeden taki był w tym Gruszowie, bardzo w tych sprawach zaawansowany, bo się chwalił, że on jest tutaj no, takim, który najwięcej zabił polskich dzieci. Dzieci wrócili do studni, a jedno z dzieci, takie maleńkie, matce wyrwał z rąk, uderzył główką o dom i matka krzyczała, nie bij go, ale potem wrzucił do studni, a matkę przebił widłami. Te starsze dzieci wpędzili do takiego lochu po kartoflach, tak na wsi są takie, gdzie się przetrzymywało warzywa różne i tam te dzieci zasypali. No, a wszystkich innych zastrzelili, to wtedy 71 osoby zabili w naszej Aleksandrówce. Ukraińcy zabijali, nie tylko strzelali, ale zabijali również, bo ja na przykład Adamówka, niedaleko naszej kolonii tej, to tam wpędzili do stodoły czy do domu i tam podpalili wszystkich tych ludzi. Mama jeszcze też była w ciąży. Pięciu miesięcy. Troje rodzeństwa mojego zginęło. Brat miał 5 lat, siostra 3, braciszek 1,5 roku. A ja byłam najstarsza i miałam wtedy 9 lat. Ale pamiętam tak wszystko, jakby to było wczoraj.
Mama mówi, że oni będą szli, a ja może zostanę z babcią. Więc ja sobie pomyślałam, że ja jestem najstarsza, to zostanę. Bo i tak mają młodsze rodzeństwo i problemów przecież tyle. Chciałam, żeby brat został. A on mówi, że boi się. Woli iść z tatusiem. Pożegnaliśmy się. Ja płakałam bardzo. I patrzyłam, jak odchodzili za nimi, a byliśmy w stodole Ukraińca jednego. Kiedy tak rozmawialiśmy jeszcze z tym Ukraińcem i posłyszeliśmy strzały. Babcia mówi, oho, to już nasze dzieci giną. Dopiero po 49 latach, kiedy pojechałam tam po raz pierwszy, to przyszła Ukrainka, która mi opowiedziała, w jaki sposób zginęli moi rodzice. Moja mama prosiła, żeby ich nie zabijali. Potem, żeby najpierw zabili ich, żeby nie patrzyła, jak dzieci będą mordować. Potem poklękali, modlili się i on ich pozabijał. Ale opowiedziała mi jeszcze niezwykłą też historię, że oni się podziwili, skąd na tej mogile zasiała się róża, dzika róża. Tam nigdzie nie było róż przecież, bo to były... Także jak ja pojechałam po 49 latach, to tą mogiłę rozpoznałyśmy i oni rozpoznawali po tych różach. I miałam to właśnie szczęście, że mogłam odnaleźć ich szczątki. Te trzy kobiety mieszkają dzisiaj w Zamościu, osierocone, same dla siebie stanowią taką mikrowspólnotę, wspierając się, pielęgnując pamięć swoich najbliższych. Miejscowość Tołstobaby to była duża miejscowość, niedaleko Brodów. Pan miał wtedy 17 lat. Jak zginęła pana mama? Tak, więc 22 grudnia 1944 roku wieś została otoczona przez kilka sotni banderowskich. I około, to się działo około godziny 15. I pociskami zapalającymi zaczęli, powiedzmy sobie, podpalać budynki, ponieważ większość była kryta strzechą. Całe domy się zaczęły palić. Oczywiście, że nastąpiła wielka panika, bo to było zaskoczenie. No, wszyscy zaczęli kryć się w różnych, że tak powiem, swoich kryjówkach, no i po różnych pomieszczeniach. No, banderowcy jak wkraczali, to ci, co w ogóle byli chorzy, na przykład starcy, którzy nie zdążyli uciec, to od razu ich mordowano na łóżkach, w domu. Mordy były różne, różne były. Przede wszystkim rozpoczęto niektórych, którzy uciekali, to strzelano. A tych, co, powiedzmy sobie, leżeli na łóżkach, zwinnie ich dopędzili. Pana matkę też przeznaczono na rozstrzelanie, tak? Moją mamę właśnie z moim rodzeństwem i z dziećmi, sześciorga dziećmi sąsiada, Walentego Kudryńskiego. Najmłodsze dziecko to nie miało roczku, a najstarsza dziewczyna miała 12 lat. Znaleźli w chlewni właśnie bydła, zapędzili pod dom i praktycznie, powiedzmy sobie, wtedy zgrupowali jeszcze więcej, ustawili w szeregu i zaczęli praktycznie jeden, co był prawdopodobnie znany miejscowy, bo był zamaskowany i mówi, to są wszyscy Polacy i należy ich rozstrzeliwać. I zaczęli strzelać praktycznie od tam Annę Tracz zabili z broni, Helenę Zarzycką z broni, jej córkę i małe dziecko. Też strzelili do niego, ale upadło to dziecko. A później w szeregu stały te dzieci, tych sześcioro dzieci, moje rodzeństwo i moja mama. I ten krzyknął właśnie, co był zamaskowany, a ten Szmelc mówi, zapędzić do chaty, mówi, i zamknąć drzwi i podpalić. No i oczywiście mama, widząc właśnie, że tak powiem, tych, co już rozstrzelali, no od razu wpadła, miała wyobraźnię, że jest, powiedzmy sobie, będzie żywcem palona.
I jak zapędzili do domu, mama ostatnio wchodziła, była to sień ciemno, bo ciemno było, to tam nie było oświetlenia. I ten banderowiec, który szedł właśnie za pędzą, wszczelił do mamy, ale chybił. Mama w tym była przytomna i upadła. Praktycznie udała, że jest nieżywą. I on przyszedł, jeszcze kopnął i chyba, powiedzmy sobie, jakiś odruch musiał być, bo obrócił karabin, powiedzmy sobie, chwycił za lufę i uderzył, chciał uderzyć mamę w głowę. Ponieważ było ciemno, mama to wyczuła i głowę, bo nie widać było, głowę odchyliła. Dostała właśnie w ramię i całe obojcze praktycznie tu został złamany. No i mama wtedy podjęła szybko decyzję, już dom zaczął się palić, poprosiła te dzieci, które oczywiście były starsze, żeby się kładły właśnie na podłogę, ale podłogi nie było, to było klipisko w tym domu, całe szczęście. Poskładała te dzieci na to klipisko, posiągała pościel, namoczyła, powiedzmy sobie, i przykryła, i meble, które były przy dwóch oknach, poodsuwała. Oczywiście tam skromne meble odsunęła, bo zdawała sprawę, że się wszystko będzie paliło. Więc jak już ten dym, na przykład już okna popękały, drzwi się zaczęły palić, dom był ogacony słomą i liśćmi, jak to właśnie na wschodzie bardzo często stosowano, to się paliło. No i nie wytrzymali już tego dymu, więc mama podniosła głowy, i bo dzieci piszczały strasznie, zresztą w ogóle się bała, żeby nie usłyszeli, ale zobaczyła, że nikogo już nie ma na podwórzu, a na podwórzu było jasno, że można było igłę znaleźć, bo okoliczne budynki się paliły. Więc wtedy zobaczyła, że ich nie ma, drzwi się palą, było wiadro z wodą, uderzyła w te drzwi, drzwi się praktycznie rozsypały, bo to nie były drzwi duże, i przez właśnie te drzwi, przez ogień z dziećmi wydostała się. No, przeżyła 93 lata. To jest straszna tragedia. Więc widziała właśnie jeszcze, jak to dziecko było rozstrzeliwane. To już miała tą świadomość, że to dziecko żyje. No, a praktycznie, powiedzmy sobie, cała tragedia, że się dom jak się palił, to te trupy, które właśnie były pod domem, też się paliły. No, oprócz tego w rodzinie mojej zamordowano jeszcze kilka osób. Mojego kuzyna, który miał 2,5 roczku z domu właśnie Czerwiński, u mojej cioci, oskalpowano to dziecko w kołysce. Proszę sobie wyobrazić, przecież to jest tragedia. Później dla rodziców, rodzice się skryli, jak wrócili do domu, no przecież to jest straszna tragedia. Pan też był świadkiem sąsiedniej wsi. Jeszcze, przepraszam, tu jeszcze drugą ciotkę, która miała, oczywiście można powiedzieć kuzynka, bo młoda była, miała 24 lata, zarąbali siekierą i oprócz niej jeszcze właśnie w tej grupie cztery inne sąsiadki ściągnęli odzież, ubówie i praktycznie jeszcze ich podpalili. Stryjek mój, stryjanka była Ukrainką. Jak przyszliśmy do domu, właśnie też był, leżał na tym i stryjanka leżała na stryju i płakała. Jak zobaczyła, że myśmy przyszli właśnie ja i mój kuzyn, czyli syn właśnie stryja, wróciliśmy do domu i stryjanka klęknęła, podniosła ręce do góry i mówi do mnie: zabij mnie, mówi, bo ja nie obroniłem, mówi, ojca mojego syna i twojego stryjka. A sama oczywiście zdawała sobie z tego sprawę, bo była Ukrainką. Więc taki motyw był, jeszcze przepraszam, motyw panie był, Szczepanie, bo stryjanka prosiła, to zabijają go tylko dlatego, że był w kościele chrzczony. Tak, czyli ze względu na przynależność wyznaniową. Dla wielu Kresowian wraz z zagładą, wsi, z zagładą najbliższych, skończył się cały świat, zginął to cały wszechświat. Twój tata postanowił wskrzesić, ożywić choć w pamięci miasteczko Kisielin. Wydałeś książkę, byłeś współwydawcą książki, która jest wspomnieniem twojego taty. Tak, ojciec opisał dzieje gminy Kisielin na Wołyniu, a właśnie w mojej rodzinie była taka sytuacja, że ze strony mamy w rodzinie zginęło kilkanaście osób właśnie w mordach ukraińskich, a moi dziadkowie zginęli. Mój dziadek Leopold Dębski i jego żona Anisja Czemierkin, która była
no właściwie Ukrainką. Pochodziła z Zaporoża i była zrusyfikowaną, można powiedzieć, Ukrainką prawosławną. I też została zamordowana ze względu na to, że była, przez to, że była żoną Polaka. I to właśnie jest jeszcze taka tragedia, że zostali uprowadzeni prawdopodobnie przez UPA i nieznane są ich losy. Nie były znane ich losy do niedawna. Oczywiście mieliśmy wiadomości, że byli zamordowani. Szukaliśmy, mój ojciec, gdyby jeszcze żył, szukał ich miejsca spoczynku i niestety nie znalazł. Był zwodzony przez wiele lat przez kolegów szkolnych, przez Ukraińców mieszkających tam na temat właśnie miejsca, gdzie znajdują się te szczątki. No i teraz jest taki smutny. W tej książce było sobie miasteczko. Twój tata również opisuje tą niesamowitą obronę, to co się wydarzyło w kościele w samym Kisielnie. Tak, to był 11 lipca, tak? 11 lipca to było bardzo wiele takich mordów na całym Wołyniu. To była akcja, to jest dowód na, że to była akcja zorganizowana, bo w kilkudziesięciu miejscach naraz. Również ciekawostka, że w wielu tych miejscowościach, gdzie zawsze się odbywały msze, w kościele katolickim i prawosławnym o tej samej godzinie w cerkwiach nie było nabożeństwa. Po prostu widać, że była to organizacja, w której wszyscy brali, wielu brało udział. No i właśnie tam 82 osoby zostały zamordowane w kościele. Bardzo bohaterska się tam zorganizowała. Była obrona tego kościoła, w której mój ojciec był ciężko ranny, no i 82 osoby zginęły. A mój dziadek, ponieważ był lekarzem i babcia była pielęgniarką i leczyli Ukraińców, bardzo wiele porodów odbierali, to nie wierzyli, że może im się coś złego stać. A niestety stało się, że zostali uprowadzeni. I to teraz mogę powiedzieć jeszcze, że niestety to niezdrowa jakaś atmosfera zbrodni, która się tam jeszcze do tej pory unosi, sprawia, że tam jeszcze sam naród ukraiński sobie nie może z tym dać rady, bo trwają jeszcze porachunki do tej pory między dziećmi i wnukami. UPOwcy, którzy trafiali potem do rąk sowieckich, prawda, bo Sowieci bardzo zresztą ostro, energiczno, po sowiecku likwidowali UPA po wojnie, to ci, którzy zostawali na miejscu, musieli wydać kilku kolegów, co najmniej. Niektórzy, którzy przeżyli Syberię, wracają i są porachunki. Ich dzieci, wnukowie, no, także to nie jest walczą zbrodnia, między którą sobą. I nie mogę mówić nazwiskami, ponieważ to jest jeszcze no, groźne dla niektórych ludzi, ale ponieważ właśnie zamordowano jednego, mojego rówieśnika zresztą, jednego z synów koleżanki szkolnej mojej mamy, ona pod wpływem rozpaczy powiedziała, kto zamordował naszych, moich dziadków, to się 2 lata temu okazało. I ja tego człowieka zdałem i mu rękę podawałem. I moją mamę całował w rękę i próbował, niby zwodził nas, że szukał grobów. No ale i jego rodzinę dotykało również bardzo wielkie nieszczęście, bo jego córka, wnuczka zginęła w Polsce w wypadku samochodowym. Leżała w szpitalu, mama jej pomagała. No po prostu się okazuje. Czy to nie jest tak, że to jest jakaś historia, która się wydarzyła kiedyś? To trwa i jest. Ta historia trwa, ponieważ właśnie tam bardzo wiele jest wypadków śmiertelnych, więzienia jeden drugiego pobije, wyzywają się. No, niektórzy starają się potomkowie. Starają się kontrolować innych, żeby się nie wydała prawda. Żeby w ogóle o tym nie mówiono. Żeby o tym potworne dziedzictwo zapomnieć. Tam i to cały czas tam się, no, użyję słowa potwornie, kisi. Ja wrócę jeszcze do wydarzeń. Wtedy miejscowość Huta Pieniacka. To była bardzo duża miejscowość. Jest świadek, który widział pan... Jak wygląda zniszczona Huta Pieniacka? Rodzice nie pozwolili panu, żeby pan biegł zobaczyć, co się z dziadkami. Pan mimo zakazów rodziców postanowił, mimo mrozu, przebiec te kilka kilometrów im na pomoc, tak? Tak. Rodzice zakazali mi pójść do moich ukochanych dziadków, którzy mieszkali w Hucie Pieniackiej. Co pan zobaczył, jaki widok? Tak. Więc ja sam w nocy wstałem nad ranem, wbrew rodzicom, poszedłem przez las 3 kilometry, w miejscu takim, kiedy zawsze wychodziłem na piękną polanę i widziałem dom moich dziadków i całą piękną wieś, 172 gospodarstwa. Wtedy, kiedy podszedłem na skraj tego lasu, zobaczyłem straszliwy
widok, a to było na drugi dzień po tej masakrze. Przyznam się, że do końca życia tego widoku nie zapomnę. Nie było żadnego domu, nie było żadnej stodoły. Były tylko zgliszcza, jeszcze dymiące. Nogi pode mną się ugięły. Przyznam, że łzy spływały mi po twarzy. Po chwili poczułem, że od wsi wieje taki leciutki wiatr z takim dziwnym zapachem. Zrozumiałem, że jest to zapach spalonego ludzkiego mięsa. W tym dniu w tej wsi zamordowano około 1000 osób w sposób następujący. Najpierw spędzili wszystkich do kościoła, a potem z kościoła wybierano grupy kilkadziesiąt osób i wpychano do pierwszej stodoły chałupy, drzwi drutem zamykano, podlewano benzyną i podpalano. Dowódcę samoobrony, kapitana Wojciechowskiego, wybrali z tego kościoła, bo byli tacy, którzy się doskonale znali. Wiedzieli, kto jest kto. Przed kościołem torturowali go strasznie, oblali benzyną i podpalili. Mój wujek też został wpędzony do tego kościoła. Ale w kościele udało mu się wejść na wieżyczkę. Wciągnął jeszcze kilkanaście osób. Było tam 14 osób. Tam się odbywały w tym kościele straszliwe sceny. Moja babcia była położną. W przeddzień zawołano ją do porodu, ale wtedy, kiedy wpędzano ludzi, wyciągano z każdego domu, to i tą rodzącą kobietę i moją babcię, która miała 70 parę lat już, wpędzono razem do tego kościoła. Ta kobieta w kościele zaczęła rodzić. Podszedł do niej bandyta ukraiński w niemieckim mundurze, bo też brała udział w tej pacyfikacji SS Galizien, składająca się dywizja z ochotników faszystów ukraińskich. Wyrwał to dziecko od tej kobiety, rzucił o posaczkę, rozdeptał butem. Moja babcia staruszka rzuciła się na niego. Zdjął z ramienia automat, zastrzelił moją babcię i zastrzelił tą kobietę, która to dziecko urodziła. Dziewczynkę z tego tłumu wybrał, 14-letnią, i kazał jej zwłoki tego noworodka wyrzucić z kościoła. No więc ona wzięła te zwłoki, okryła szatami liturgicznymi, bo były wyrwane. Po drodze nadała imię temu dziecku. Wyniosła go z kościoła i położyła na śniegu. Ta dziewczyna przeżyła. Jej córka jeszcze żyje i to opowiada. Napisała mi to. Panie Sulimirze, dziękujemy serdecznie. Jest to opisane w książce. Jak się nazywa ta książka, którą pan napisał? Skrawek piekła na Podolu. Hucisko Brodzkie i Huta Pieniacka. Napisałem tą książkę i wydałem. Jest z nami w studiu we Wrocławiu ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wśród ofiar nacjonalistów ukraińskich byli nie tylko Polacy, byli koloniści czescy, kilkaset osób policzono, zamordowano. Zamordowano również całą wieś holenderską, osadników holenderskich, którzy od wielu, wielu lat mieszkali tam, na tamtym terenie, mimo że byli, no nie byli Polakami. Ale wśród ofiar byli również Ormianie. Ksiądz zna historię własnej rodziny i tego, jak również Ormianie dzielili los mordowanych Polaków. Przede wszystkim trzeba wrócić jakby do genezy ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Ona wynikała z opętańczej ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów, a także Dmytro Doncowa, który powiedział, że żeby powstała samostyjna Ukraina, należy stosować twórczy terror wobec wszystkich mniejszości narodowościowych, a także wobec tych Ukraińców, którzy nie popierali UPA i OUN.
więc z rąk faszystów ukraińskich zginęli przede wszystkim Żydzi w pierwszej kolejności, bo wspólnie z nazistami niemieckimi dokonano tutaj Holokaustu. Następnie mordowano Polaków, Ormian w Kutach nad Czeremoszem, oczywiście osadników czeskich, holenderskich i wszelkie inne mniejszości. Więc to było ludobójstwo zaplanowane na szeroką skalę. Trzeba też powiedzieć dwie w sumie najprzykrzejsze sprawy, że II Rzeczpospolita była krajem ogromnej tolerancji, chociaż popełniała też błędy w sprawach narodowościowych. Natomiast III Rzeczpospolita, jesteśmy w 20 roku ponownego odzyskania niepodległości, de facto nie dba o pamięć pomordowanych. No, ze względu na poprawność polityczną, grubą kreskę, teraz Euro 2012, politycy polscy uciekają jak diabeł od święconej wody od powiedzenia prawdy. No, te bolesne uroczystości z 11 lipca tego roku, kiedy na skwer nie przyszedł ani prezydent Rzeczpospolitej, ani premier, ani marszałek, ani nikt z przedstawicieli władz, no za wyjątkiem obecnego w studio pana ministra i kilku innych urzędników. I trzeba tu wyraźnie powiedzieć że to, co napisał mój ojciec w pamiętniku, że Kresowian zabito dwukrotnie. Raz przez ciosy siekierą, a drugi raz przez niepamięć. Proszę księdza o tą pamięć. Dba od 20 lat pani Ewa Siemaszko. Pani Ewa wraz ze swoim ojcem jest autorką monumentalnej pracy i chyba pionierskiej. Jak doszło do tego, że zainteresowaliście się tym tematem? Może trochę mniej niż 20, jeśli chodzi o moją osobę, a jeśli chodzi o mego ojca, to nawet więcej, bo praca nad ustaleniem rozmiarów ludobójstwa na Wołyniu rozpoczęła się jeszcze w 1984 roku. Prowadziły badania osoby z 27. Wołyńskiej Dywizji. Ta właśnie dywizja była poruszona mocno, to znaczy jej byli żołnierze, byli poruszeni mocno opublikowaniem artykułu w poznańskim czasopiśmie, w którym profesor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Tomaszewski oskarżał 27. o mordowanie Ukraińców, Polaków, kobiet, dzieci, starców. I w reakcji na ten artykuł zaczęto zbierać materiały. W 90 roku ukazało się pierwsze opracowanie autorstwa mojego ojca i jego kolegi Józefa Turowskiego. I po tym opracowaniu przybyło tyle nowych materiałów, że ojciec już po śmierci zresztą kolegi musiał się zająć tym w dalszym ciągu. Udało się państwu ustalić z imienia i nazwiska ile ofiar? Więc z imienia i z nazwiska znamy 21 600 osób, ale ogółem liczba ofiar na Wołyniu 60 000. Na samym Wołyniu, to jest jedno z czterech województw, które były ogarnięte pogromami. Tak, to jest jedno z czterech, tak. Jeśli chodzi o pozostałe województwa, to tutaj oddam głos panu Szczepanowi Siekierce, który jest przewodniczącym stowarzyszenia. Widzimy te monumentalne prace. Tak, tak. Ile się udało zebrać relacji, panie Szczepanie? Więc myśmy opracowali praktycznie trzy województwa. Województwo tarnopolskie, lwowskie i stanisławowskie. I w stanisławowskim najmniej szacujemy, że zostało, to znaczy ustalonych mamy około 23 tysiące, w lwowskim około 40 tysięcy, a w tarnopolskim 45 tysięcy. No i oczywiście tutaj na ziemi lubelskiej, bo zebraliśmy materiały, one nie są jeszcze w pełni opublikowane, będą w przyszłym roku. Panie Szczepanie, czy możemy powiedzieć, jaka jest skala tej zbrodni? Ilu ludzi zginęło? No, według naszej oceny, według naszych praktycznie danych, bo my mamy ewidencji właśnie z tych wszystkich czterech województw i ziemi jeszcze lubelskiej, szacujemy minimum na 200 tysięcy, obliczamy, zamordowanych wszystkich.
Jest z nami minister Przewoźnik. Panie ministrze, otóż na samym Wołyniu udało się ustalić i rozpoznać ponad 1700, nie 170, 1700 miejscowości, w których odbywały się pogromy. Do tej pory w różny sposób, chociażby skromnym krzyżem, upamiętniono 120 miejsc. W ciągu 20 lat wolnej Polski 120 na 1700 miejscowości. Jeżeli w takim tempie będziemy dalej starali się o pamięć tych ludzi, jak pan sądzi, ile lat nam potrzeba, aby we wszystkich 1700 miejscowościach, przynajmniej na Wołyniu, pojawił się jakiś skromny krzyż? Ja myślę, że najpierw trzeba zacząć od skali problemu. Oczywiście mówimy o dziesiątkach tysięcy zamordowanych Polaków, ale ja mogę powiedzieć, że po kilkunastu latach pracy, a myśmy podjęli świadomie próbę zarejestrowania i sporządzenia wykazu miejsc, w którym znajdują się mogiły Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów na terenie tych czterech województw. Możemy mówić o ponad 3,5 tysiąca miejsc, gdzie zlokalizowane są mogiły różnej wielkości. Czy istnieje coś takiego jak mapa pamięci, czy mapa Myślę, że gdybyśmy te zapisy komputerowe rozpisali na mapie, to na pewno byśmy otrzymali mapę i to byłaby mapa bardzo gęsto, z bardzo gęsto zaznaczonymi punktami. Dlaczego o tym mówię? Myślę, że warto o tym powiedzieć, bo to jest rzecz kompletnie nieznana i jakby nie docierająca do świadomości. Te ponad 3,5 tysiąca miejsc to są groby, w których znajdują się szczątki od kilku osób do czasami kilkuset, a czasami nawet ponad tysiąca osób. O tym trzeba pamiętać. Jeżeli mówimy o skali problemu i o cyfrach, to oczywiście one nigdy nie będą do końca precyzyjne. Dlaczego? Dlatego, że zabijano całe rodziny. Czasami nienarodzone dzieci albo dzieci, które miały kilka miesięcy, kilka lat i tego nawet w ogóle nie odnotowywano. My dzisiaj mamy ogromne niszczono trudności. Niszczono księgi parafialne w związku z tak, tym? To wszystko. Praktycznie rzecz biorąc, niszczono wszystko w taki sposób, że jak dzisiaj ktoś pojedzie na Wołyń, ale w bardzo jeszcze wiele innych miejsc, dawnych czterech województw lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, to czasami jedynym śladem po wsi, która pozostaje, jest albo mogiła, albo fragmenty już takiego no, skarlałego zupełnie sadu, bo nic nie ma po prostu. Wiadomo, że gdzieś tam w tym miejscu było kiedyś życie, dzisiaj go po prostu nie ma. To jest szalenie ciężki problem. Pan pytał, że jeżeli mówił, że jak będziemy w takim tempie pracować, to oczywiście nie upamiętnimy. Ja powiem tak, że ta praca jest niezwykle trudna przede wszystkim dlatego, że nie znajdujemy zrozumienia po drugiej stronie granicy. Nasi partnerzy ukraińscy robią wszystko. Mówię to zupełnie otwarcie. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. Jest to w poprzek bardzo wielu poglądów. Po prostu nasi partnerzy ukraińscy nie chcą na ten temat rozmawiać. Czasami załatwienie jednej sprawy, postawienie krzyża i tablicy na grobie, to jest kwestia kilkunastu lat starań. Przykład Huty Pieniackiej. To jest ponad 10 lat bardzo ciężki, bardzo trudny rozwój. Ale powstał piękny pomnik powstał pomnik, To znaczy ja powiem tak, że my sobie zdajemy sprawę z tego, że jeżeli tutaj nie będzie takiej mocnej pomocy państwa, to na pewno znajdziemy się w sytuacji takiej, że bardzo wiele miejsc po prostu nie zostanie upamiętnione. I mówię to dość z dużym żalem, dlatego że ja sam mam poczucie takiej bezsilności czasami w przeskoczeniu bardzo wielu problemów, które wiążą się najpierw z odszukaniem takich miejsc, później z udokumentowaniem. Panie ministrze, ale czy nie jest zdumiewające to, że przecież wśród ofiar nacjonalistów ukraińskich jest wiele tysięcy Ukraińców, którzy ksiądz też pisał o tym, że wśród ofiar nacjonalistów są również kapłani prawosławni, około 20 kapłanów prawosławnych, arcybiskup włodzimierski. Trzeba bardzo wyraźnie też powiedzieć, jaki jest stosunek Kościoła do tych spraw. Bo ale zostawmy tylko Kościół, powiedzmy o tych ofiarach, bo to jest wątek bardzo mało znany. No więc przede wszystkim trzeba powiedzieć, że cerkiew grecko-katolicka nie zdała egzaminu w czasie II wojny światowej. Oczywiście byli księża... Ale ginęli również prawosławni. Tak, ale byli księża, którzy kierowali napadami na Polaków, tak jak w rodzinnej wiosce mego ojca w Koroświatynie, to właśnie ksiądz grecko-katolicki swoją córką prowadził te rzezie. Podobnie jest w Kutach. Ale rzeczywiście byli też księża, którzy wbrew nacjonalizmowi, który opętał w sumie cerkiew grecko-katolicką, pomagali Polakom, nawet zostali zamordowani przez banderowców za tą pomoc, ale z drugiej strony Polska powinna ustanowić medal sprawiedliwy wśród narodów, żeby pokazać, jak ogromna grupa nie tylko księży ukraińskich, ale
w ogóle ludzi, cerkwi prawosławnej, pomagała Polakom. Myśmy dzisiaj przypłaciła za to. Tak, ale myśmy dzisiaj skazali na zapomnienie nie tylko ofiary, ale naszych autentycznych przyjaciół. No w imię tej przyjaźni z fałszywym przyjacielem, jakim jest prezydent Wiktor Juszczenko i pseudodemokraci rządzący obecnie Ukrainą, poświęca się pamięć tych szlachetnych Ukraińców, którzy w tych trudnych sprawach byli, ryzykowali życie nie tylko swoje, ale również całych rodzin. Dzisiaj Trzecia Rzeczpospolita tych ludzi kompletnie nie pamięta, no bo znowu będziemy kopać w piłkę na we Lwowie czy w Kijowie, więc się poświęca tak ogromny pamięć narodową. Rafał Ziemkiewicz jest autorem tekstu "Czyśmy wszystko zapomnieli", to jest fragment z Wyspiańskiego, mego tatę piłą rżnęli, mego dziadka, tak. Znaczy ja nie mam żadnych rodzinnych związków z Kresami, jestem z Mazowsza, z pochodzenia. Ja się tym tematem zająłem to wyłącznie dlatego, że jestem psem łańcuchowym z zawodu, jak to mówię. To znaczy mój zawód polega na tym, że jak się coś dzieje wrednego, to ja mam wyskoczyć z budy, szarpać łańcuchem i szczekać i alarmować ludzi. A uważam, że to, co się działo przez ostatnich kilkanaście lat i zwłaszcza się dzieje w tej chwili, to jest po prostu katyń III Rzeczpospolitej. Tak jak za PRL-u wolno było mówić o zbrodniach sowieckich, niemieckich, nie wolno było o sowieckich. Później zaczęło się mówić o sowieckich, o niemieckich się też mówi mniej, bo to passe. Natomiast o ludobójstwie na Wołyniu postanowiono nie mówić. Jest wielka zmowa milczenia, w której uczestniczą politycy, w której uczestniczy hierarchia Kościoła katolickiego. Uczestniczą media, szczególnie bolesne, w której uczestniczą media. No, jeśli dochodzi do takiego absurdu, że jeden z dziennikarzy polemizując ze mną w poczytnym tygodniku, już nie będę mówił z nazwiska, żeby się nad nieszczęsnym człowiekiem nie pastwić, potrafił napisać, że no jakimś to jest absurdem mówić przesadą, że tam byli, że nazywanie tych Ukraińców faszystami i nacjonalistami, no to jest dowód, do jakiego stopnia elity opiniotwórcze nasze w ogóle nie mają pojęcia o tym, co się działo. No bo jeżeli organizacja ukraińskich nacjonalistów, która się tak nazywała, Dmytro Dońce, fascynat Mussoliniego, który sformułował całą tę ideologię i zaplanował, i ci wszyscy ludzie nie byli faszystami, nacjonalistami, no to nie wiem, to Mussolini był liberałem. No po prostu niewiedza o tym jest potworna. Przeciętny człowiek słyszał o jakichś wypadkach na Wołyniu, mówi mu się, ginęli tam Polacy i ginęli Ukraińcy, sugeruje mu się, że oni się bili między sobą. Tymczasem tu nie chodzi nawet o te wyliczenie, czy to było 60 tysięcy, czy 200 tysięcy. Ja akurat znalazłem badania TNS OBOP sprzed 5 lat, to 60. rocznicę zbrodni. Połowa Polaków nie słyszała o wydarzeniach na Wołyniu. Dodatkowo 17% wprawdzie słyszało, ale dokładnie nie wie, co się stało. Nie mów o wydarzeniach na Wołyniu, bo to jest właśnie ten bełkot, wydarzenia, wypadki. Cytuję dokładnie badania OBOP. No, tak było sformułowane pytanie. Tak? Tylko trzecia część badanych wie, jedni dużo, 14% deklaruje wiedzę, inni mało, 20%. Ci, którzy mają rodziny. No, tak samo jak o Katyniu przez PRL mu przechowywana była pamięć przez rodziny tylko, a nie przez... Nie wyszło to jakby poza ten krąg. I tutaj nie chodzi o to naprawdę, czy to było 60 tysięcy pomordowanych, czy 200 tysięcy, bo to przecież nie matematyka o tym decyduje. Chodzi o to, że ponad wszelką wątpliwość to było planowe ludobójstwo, wymyślone, wyreżyserowane, zaplanowane, dokonane na rozkaz przez formację zbrojną, która w imię tej obłąkańczej ideologii to robiła. I kiedy dzisiaj doprowadziliśmy, a uważam, że to polskie państwo doprowadziło tego, inwestując w jakiś szaleńczy sposób wszystko w prezydenta Juszczenkę, który się z kolei oparł na tych nacjonalistach, odradzającym się tym nacjonalizmie, który jest przy polskiej granicy dość silny, ale w skali całej Ukrainy w sumie jest na szczęście słaby, to dochodzi do tego, że w momencie jak my w Przemyślu rozmontowaliśmy pomnik ofiar Wołynia, ponieważ był ponoć postawiony nielegalnie, no a legalnie nie sposób postawić pomnika w tej sprawie z powodu postawy naszych władz, to tam się na tych terenach stawia pomniki. Mnóstwo się stawia pomników rzezi wołyńskiej, tylko nie ofiarom, ale właśnie mordercom. Dzieci w szkołach są uczone, że Bandera to był wielki bohater, który walczył z Niemcami, walczył z Sowietami. Dziewczynki w pochodach niosą jakieś, widziałem te zdjęcia, sztandary, UPA, organizujesz jakieś demonstracje. No to jest po prostu coś horrendalnego, coś niewiarygodnego, że to się dzieje kilkaset kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów od naszych granic, a w Polsce, kiedy są obchody, rocznicy tego i
ambasador ukraiński odmawia nawet złożenia jakiegoś symbolicznego zielska pod pomnikiem, kawałka, kilku kwiatków. No dobrze, ale być może... I kiedy pojawia się ambasador ukraiński w Sejmie, to marszałek Sejmu Polskiego lękliwie chowa gdzieś tam pod fotel projekt uchwały upamiętniającej ofiary Wołynia, bo się po prostu boi zadrażnienia dyplomatycznego, że to tak, prawda, jak się zachowuje ambasador Turcji, gdzieś wpada, kiedy mówi się o ofiarach rzezi ormiańskiej, bije pięścią, krzyczy nie, nie wolno, bo tego, tej zbrodni nie było. No. To jest po prostu ze strony państwa polskiego coś tak chorego, tak niewyobrażalnego, że nie jestem w stanie pojąć, jak w imię jakiejś politykierstwa zupełnie bezsensownego, zresztą źle obliczonego, bo na szczęście, mówię, ta pomarańczowa rewolucja, ta jej część, która się stała brunatną rewolucją, na szczęście jest widać, że to już po następnych wyborach nie będzie miało wpływu wielkiego na Ukrainę. No jak można było, jak mogło się państwo polskie w sposób tak haniebny zachować wobec tych ofiar? Nie pojmuję tego po prostu. Minister Przewoźnik. Znaczy ja muszę powiedzieć, że instytucja, którą reprezentuję i która jest instytucją rządową od wielu lat jednak stara się konsekwentnie nie tylko gromadzić informacje, stara się porządkować i odnajdywać groby i upamiętniać groby Polaków zamordowanych nie tylko na Wołyniu, ale Polaków, którzy padli ofiarą ukraińskich nacjonalistów również na terenie Małopolski południowo-wschodniej, a więc tych trzech województw, o których tutaj mówiliśmy. To jest proces niezwykle skomplikowany, bo skala zjawiska jest ogromna, a jednocześnie są ogromne trudności. Problem polega na tym, że tak naprawdę Ukraina nie tylko, że nie uporała się ze sprawami swojej przeszłości, ale w ogóle nie chcę na ten temat dyskutować, nie chcę tego problemu podnosić. To przynajmniej na koniec powtórzmy, dlaczego powinniśmy mówić o tej zbrodni w kategoriach ludobójstwa, ksiądz Isakowicz? Dlatego, że niepotępienie ludobójstwa Ormian w czasie I wojny światowej zaowocowało tym, że Adolf Hitler, wysyłając wojska niemieckie do Polski, powiedział, że mogą robić co chcą, zabijać, mordować, bo któż dzisiaj pamięta o Ormianach? I lada moment kolejny szaleniec na wschodzie będzie mordował Polaków, może Litwinów czy Czeczenów teraz się morduje i powie, róbcie to, bo któż dzisiaj pamięta o Polakach na Kresach Wschodnich? Nie pamięta ani prezydent, niestety powtórzę za panem Rafałem Zienkiewiczem, episkopat polski, który nawet się boi przeprowadzić dokumentacji 180 kapłanów zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich. Przepraszam bardzo, Leon Popek z Lublina bardzo rzetelnie bada tę sprawę, ale to jest tak, IPN, to jest Instytut Pamięci Narodowej. Tylko proszę mi wskazać sanktuarium w Polsce, gdzie jest lista pełna upamiętniona kapłanów, którzy przeżynano piłą, obdzierano ze skóry. Proszę też zwrócić uwagę, jaka jest postawa dwóch biskupów grecko-katolickich w Polsce. Pomijam ten atak na moją książkę nową, ale tam nie ma cienia skruchy. Tam jest po prostu szowinizm, który prowadzi moim zdaniem do jeszcze gorszych spraw. Panie Kosiemaszko, dlaczego powinniśmy mówić o tej zbrodni jako ludobójstwie? Jakie cechy wyróżniają to? Podstawową sprawą jest przyczyna, dla której Polacy byli mordowani. Polacy na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej byli mordowani z powodów narodowościowych, tylko i wyłącznie dlatego, że byli Polakami. Nawet ci, którzy, jak tutaj była już mowa, mieli pochodzenie, powiedzmy, holenderskie, jak na przykład mój dziadek, to jednak byli w tym środowisku uważani za Polaków i dlatego ginęli. Ginęli nawet Polacy, którzy byli wyznania prawosławnego i nawet nie umieli mówić dobrze po polsku. Tacy też byli. I oni również dlatego, że byli Polakami. I właśnie ten powód, który wymienia konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu zbrodni ludobójstwa, i jest tym elementem, który stanowi podstawę kwalifikacji tej zbrodni jako ludobójstwo. Instytut Pamięci Narodowej, jego Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jednoznacznie ustaliła w drodze wieloletnich śledztw, że była to zbrodnia ludobójstwa. I tutaj z punktu widzenia prawa międzynarodowego
no nie ma już nad czym dyskutować. Była to zbrodnia ludobójstwa. Jedna rzecz, jeśli mogę dodać, bo poza kwestiami moralnymi, które są oczywiste, poza tym, że prawda wymaga tego, żeby była odkryta, że ofiary domagają się pamięci. To są rzeczy oczywiste, ale poza tym są też takie pewne względy polityczne, oczywiste. Jeżeli my na przykład od dość dawna domagamy się uporczywie od Rosji wyjaśnienia pełnej zbrodni sowieckich, zbrodni katyńskiej zwłaszcza, tego wszystkiego, co hasłowo ujmujemy, czyli wszystkich tych zbrodni na polskich jeńcach, no to jak możemy dawać taki argument do ręki z kolei rosyjskim imperialistom czy nacjonalistom, którzy twierdzą, no jak co, Polacy się czepili Katynia dla politycznych celów, a na przykład 100 tysięcy, czy 200, czy 60 tysięcy ofiar polskich zamordowanych przez Ukraińców, o tym Polacy nie mówią. Czyli sami jakby dajemy im do ręki argument, że traktujemy to instrumentalnie, że traktujemy to jako część jakiejś gry, jakiegoś politykierstwa. Więc nie wolno, po prostu nie wolno tak robić. Musimy to jest głupota polityczna także. To jest na pewno jeden z pierwszych programów, który porusza ten temat. Ja na końcu z czystej ciekawości sprawdziliśmy w archiwach elektronicznych trzech największych opiniotwórczych tygodników: Polityka, Newsweek i Wprost. Ile razy pojawia się termin wypędzenia Niemców i pochodne oraz rzeź na Wołyniu i pochodne? Okazuje się, że wypędzenia Niemców opisany był ponad 1300 razy w tekstach publicystycznych. Sprawa rzezi na Wołyniu i ludobójstwa na Kresach opisana była, uwaga, 43 razy. O czym to świadczy? Pozostawię bez komentarza. Dziękuję serdecznie. Zapraszam za tydzień. Dobranoc Państwu.